Komsomolska prawda jest jak świnka morska, ani komsomolska, ani prawda, ale i tak czytamy, dzisiaj mamy. Wiakesław Walodin, w jakich granicach będzie Ukraina? To zdecyduje już sama Ukraina i jej obywatele. Wiakesław Walodin jest spikerem Dumy Państwowej, teoretycznie ważna postać, choć oczywiście taka nazwijmy to pokazowa, nic swojego. On raczej nie powie i nie zdecyduje. Tutaj po prostu ładny PR-owy ruch, że niby są tacy liberalni, że niby taka Ukraina ma prawo do samostanowienia. No, do 2014 roku to było dość jasne. Granice państwowe Ukrainy były uregulowane międzynarodowymi traktatami. Później się skomplikowało. Myślę, że Wjacieszlaw Walodin pamięta, w jaki sposób się to wszystko skomplikowało. Krótkie newsy. Niemcy nie, Niemcom nie udało się dostarczyć Ukrainie obiecanych systemów przeciwlotniczych Gepard, faktycznie doczytałem, Welt realnie o tym pisze. Ambasada Federacji Rosyjskiej w Waszyngtonie wezwała Stany Zjednoczone do zniszczenia broni chemicznej. W dumie państwowej Rosjanom obiecali automatyczne tak indeksację, czyli rewaloryzację emerytur. 15 zakładników w zamian za tonę żywności. Terroryści z Azowstali handlują cywilami. No jasne, trzeba obrzydzić obrońców Azowstali. Nie czas odpoczywać. Rosjanom, o, Rosjanie opowiedzieli... Mm, na czym będą oszczędzali tą wiosną? 80% Rosjan zmniejszyło wydatki. No tu akurat można by, myślę, kompsomolskiej prawdzie uwierzyć. Aleksander Łukaszenko, przestańcie kłamać, tragedię w Buczy urządzili Anglicy, którzy przyjechali ze Lwowa na, w, na, w czterech samochodach, po rosyjsku jest na czterech maszynach, w czterech samochodach, My znamy nawet ich numery rejestracyjne. Oczywiście pani Łukaszenko niesiemy już pigułki. Tu jest jeszcze ciekawy news. Polski politolog Rękas ogłosił, że Warszawa już wysłała swoich żołnierzy na Ukrainę. Obywatele Polski już biją się na Ukrainie i to zupełnie nie pokazowi wolontariusze. A Prawdziwi najemnicy i wysłani zgodnie z rozkazem wojskowi ogłosił politolog. I to oczywiście mnie zaciekawiło, kim jest politolog Konrad Rękas, tu mamy go na Wikipedii, czego się dowiadujemy. Dziennikarz Polityk, Samorządowiec były radny. Nie i tak. Yy... Publikuje także na portalach internetowych Sputnik Polska, konserwatyzm.pl, xportal.pl, geopolityka.org. Tutaj mamy, startował z listy Kongresu Nowej Prawicy. Tutaj mamy, że został skazany za posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami. Czyli, czyli generalnie... Jakbyśmy sobie na to spojrzeli, taki typowy, drobny polski polityk prawicowy, piszący dla Sputnika, cytowany przez Komsomolską Prawdę. Ciekawy przypadek, chyba nie aż taki w Polsce rzadki. Dobrze, to teraz opuszczamy lokal, przenosimy się na mapę brytyjskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, która. Pozostaje od wielu dni niezmienna. Przypomnę, ostatnią zmianą był tutaj zachód od Charkowa, gdzie wcześniej był czerwony, taki łososiowy kolor oznaczający obecność wojsk, wojsk rosyjskich. Teraz według najnowszych doniesień mamy dalszy, dalsze kontrnatarcie sił ukraińskich w kierunku charkowskim i izjumskim. Tutaj z kolei mamy mapę Institute for the Study of War. A tu widzimy na zielono zaznaczone miejsca faktycznych walk w ostatnich 24 godzinach. Oczywiście to są doniesienia w, trochę spóźnione w stosunku do momentu obecnego wiadomo zbieranie tych informacji trwa. Widzimy tutaj przede wszystkim walki w okolicach Izjumu, miasta rubiżne, Papasna, czyli dokładnie dokładnie tam gdzie. Już od tygodni to trwa i gdzie od tygodni wiemy, że te walki trwają. Siły rosyjskie próbują tutaj osiągnąć jakieś zdobycze terytorialne. Nawet jeśli się posuwają, to idzie im to bardzo pomału. Na pewno nie przypomina to żadnej wygranej strategicznej operacji. Tu na tej konkretnej mapie mamy zaznaczone rosyjskie linie lądowe, jeśli chodzi o transport, zaopatrzenia dla tych sił zgromadzonych w Izjumie, Tam według niektórych informacji znajduje się do 20 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Warto przy tym wszystkim powiedzieć, że faktycznie choć oczywiście te siły rosyjskie nie są małe i stanowią zagrożenie zarówno dla wojsk ukraińskich, jak i dla ludności cywilnej, to trzeba sobie zdawać sprawę, że na takie Rozległe tereny, jak tereny Ukrainy. Tego typu zgrupowania, tutaj mówimy o 20 tysiącach łącznie, oczywiście te liczby w całej Ukrainie są wyższe, jednak to jest wciąż według różnych szacunków, już w tej chwili nieaktualnych, te około 100 tysięcy żołnierzy to jest po prostu zbyt mało, żebyśmy mogli mówić o. Jakichkolwiek szansach na przejęcie całej Ukrainy, nie mówiąc o okupacji, to są wciąż po prostu zbyt niewielkie siły. Niemniej jednak, tutaj, tak jak mówiłem, przebiegają linie transportu, zaopatrzenia dla tego zgrupowania pod iziumem, i siły ukraińskie, tu widzimy na jasno niebieskie, powoli się zbliżają do tych linii, co może oznaczać, że w najbliższym czasie a może i już teraz będą w stanie na przykład te linie zaopatrzenia ostrzeliwać. Mamy oczywiście tutaj zbliżenie, tak jak mówię, Papasna, Rubiżne, Aleksandrivka cały czas to samo. Oczywiście walki toczą się wokół kombinatu Azovstal na terenie Mariupola. Tutaj się dzieje wiele. Była mowa o tym, że w dniach 5-7 maja może dojść do zawieszenia broni w tej chwili raczej nie wygląda na to, żeby tam faktycznie walki ustały. W ostatnich dniach słyszeliśmy o ewakuacji cywilów, o intensywnym bombardowaniu, a o szturmie rosyjskim. A tutaj Aleksej Arestrowicz mówił, że w ostatnich godzinach mówił, że udało się wyprzeć siły rosyjskie z terenu kombinatu, jednak później Sviatoslav Palamar, jeden z dowódców Azowa, który znajduje się bezpośrednio na miejscu, powiedział, że Rosjanie dalej znajdują się na terenie tego zakładu przemysłowego, w związku z czym możemy sądzić, że te informacje z pierwszej ręki są bardziej precyzyjne i że faktycznie Rosjanie dalej znajdują się na tym terenie i dalej próbują go zdobyć. Ciężko mieć wątpliwości w sytuacji, w której Rosjanie mają dostęp do różnego typu posiłków, zapasów, uzupełnień, a obrońcy nie mają skąd wziąć nowych sił, nie mają możliwości ewakuacji rannych. No prędzej czy później ten, ta azowstal będzie musiała upaść. Pytanie oczywiście, jakim kosztem uda się to miejsce zdobyć. Będzie to z całą pewnością dla strony rosyjskiej koszt ogromny, i tutaj pojawiają się głosy mówiące o tym, że ostatnia intensyfikacja walk związana jest z tym, że nadchodzi ta magiczna data 9 maja i że Rosjanie będą próbowali faktycznie do tego momentu ogłosić zwycięstwo w Azowstali. Tutaj jeszcze cofnijmy się na taką dużą mapę. Cały czas pojawiają się plotki i doniesienia z Naddniestrza. Tam w ostatnich dobach miało dojść do strzelaniny na granicy. Pojawiają się plotki mówiące o tym, że Rosja chciałaby tam lądować samolotem lub samolotami IU-76, wysadzić desant i otworzyć jakiś rodzaj drugiego frontu, na przykład napadając na Mołdawię. Prawdę mówiąc, w świetle tego co wiemy na temat działań wojennych na terenie Ukrainy, wydaje się, że byłoby to posunięcie zwyczajnie głupie, byłaby to kolejna eskalacja na arenie międzynarodowej. Myślę, że to doprowadziłoby do kolejnej intensyfikacji dostaw i ogólnie po prostu do dalszej konfrontacji z państwami europejskimi, z krajami NATO, które posiadają wyraźną przewagę wojskową nad Federacją Rosyjską, więc ciężko uznać, że byłoby to w rosyjskim interesie. Przy czym dodajmy do tego, tak jak mówię, od tygodni te walki toczą się intensywnie oczywiście, ale w tych samych dokładnie miejscach Rosja nie jest w stanie przełamać ukraińskiej obrony i przejść naprzód, więc w dużej mierze wynika to po prostu z braku sił. I środków, więc otwieranie kolejnego frontu i dalsze rozcapierzanie tej dłoni. tak? Zamiast atakować w jednym punkcie, to atakować w kilku naraz. To już jest strategia, która się skompromitowała na samym początku tej wojny. Dodajmy przy tym, od jakiegoś czasu jest mowa o mobilizacji na 9 maja. W ostatnich dniach zarówno Dmitrij Pieskow, jak i wspomniany na samym początku pan Walodin mówią, że żadnej mobilizacji nie będzie. Oczywiście oni mogą kłamać, a to są generalnie ci sami ludzie z tej samej grupy trzymającej władzę, jak to się u nas mówi, którzy mówili przed 24 lutego że żadnej wojny nie będzie więc oni mogą po prostu zwyczajnie kłamać tymczasem jeszcze mamy tutaj bardzo ciekawe wideo to jest proszę państwa Chaubica M777 amerykańska która według telegramowego kanału ostanni blog post dość wiarygodnego znanego mi już ostrzeliwuje pozycje rosyjskie Prawdopodobnie gdzieś w Donbasie. Warto to odnotować. Tutaj mamy kolejne informacje. Płonie, płonie magazyn paliw w Makiejewce. To jest na terenach okupowanych przez Rosję po 2014 roku. Tu konkretnie jest wideo, jak coś te magazyny paliw trafia. Faktycznie tam przez... Dobrych, dobre dwa dni płonął pożar dość intensywny. Tutaj mamy kadry słupu, słupa dymu, który się unosił nad tymi składami. To jest oczywiście dość istotne, żeby niszczyć tego typu cele. One faktycznie były potrzebne Rosjanom do zaopatrywania wojsk nacierających. To, że ta ofensywa od tygodni tkwi w tych samych miejscach, wynika między innymi właśnie z tego typu ataków strony ukraińskiej. Kolejny pożar. Tutaj mamy spore wątpliwości, czy można mówić o jakiejś, jakimś ataku na cel faktycznie strategiczny. Tutaj, według oficjalnych danych, to jakiś budynek niemieszkalny w obwodzie w okręgu kurskim. Czyli blisko granicy z Ukrainą, jednak ciężko powiedzieć, co to faktycznie było, i czy to było w jakiś sposób istotne dla rosyjskiego wysiłku wojennego. Natomiast tutaj jest kolejne ciekawe wideo. Otóż tutaj widzimy człowieka, który rzuca w Rosji, tak koktajlami Mołotowa, w wojskową komendę uzupełnień. To miało się wydarzyć w mieście Niżniewartowsk. Całkiem ładnie to widać, on ich parę faktycznie rzuca, całkiem, całkiem sympatyczna akcja, myślę, że by się takich przydało więcej. Jeszcze tutaj Państwu pokażę ciekawą rzecz, to jest, proszę Państwa, mapa od NASA pokazująca pożary i ogólnie widoczne z satelity oznaki pożarów, tu przede wszystkim widzimy, że faktycznie te tereny działań wojennych są wyraźnie widoczne. Tam faktycznie widać i eksplozje i wypalone miejsca po salwach gradów. Tutaj mamy harków, więc faktycznie się trochę tego pojawia. Natomiast tutaj przy granicy z Ukrainą nie ma tego aż tak wiele, jak damy 7 dni to widać tego trochę więcej, przy czym tu dalej przy granicy z Białorusią się tego dzieje jeszcze więcej niż przy granicy bezpośrednio z Ukrainą. Nie wiem czy można na tej podstawie wyciągać jakieś sensowne wnioski, ale sama mapa jest czymś dość interesującym. Przy okazji warto powiedzieć, że Rosja także w ostatnich dniach intensyfikuje ostrzały instalacji kolejowych, ogólnie infrastruktury kolejowej w Ukrainie. Prawdopodobnie ma to związek z rosnącymi dostawami uzbrojenia od krajów NATO i nie tylko NATO. Dla Ukrainy myślę, że strona rosyjska może się zwyczajnie tego bać. A jeszcze jeśli chodzi o pożary, to na Kurylach płonął zakład przetwórstwa ryb. Trudno powiedzieć, jaki to ma i czy ma bezpośredni związek z wydarzeniami w Ukrainie. Tu jeszcze są wiadomości od strony rosyjskiej, która twierdzi, że wioski w okręgu Bielgarockim zostały ostrzelane przez stronę ukraińską. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy jest to faktyczny ostrzał czy po prostu rosyjska prowokacja, o ile niszczenie magazynów paliw nie wygląda na prowokację, o tyle już ostrzały domów mieszkalnych we wsiach, tak właśnie wygląda. Tutaj jest ciekawostka, to jest ilustracja. Podpisana jako pochodząca od ze strony szarii.net. Szarii to nazwisko, to jest ukraiński bloger, kolaboracjonista, który został właśnie aresztowany w Hiszpanii w ostatniej chwili, w ostatnich dniach. Jeszcze zanim przejdziemy do tej infografiki, powiem, że Putin przeprosił izraelskiego ministra za słowa swojego ministra spraw zagranicznych, przepraszam, jeśli powiedziałem, że izraelskiego ministra chodziło o izraelskiego premiera. Putin przeprosił izraelskiego premiera za to, co powiedział Siergiej Ławrow. Ławrow miał stwierdzić m.in., że Hitler był Żydem i że najgorsi antysemici to właśnie Żydzi. Po tych słowach Izrael się zdenerwował. Tutaj z kolei mamy od Forbes'a ciekawą infografikę. To są dane pokazujące w jaki sposób ukraińscy oligarchowie, bogaci Ukraińcy wspierają ukraiński wysiłek wojenny. A tutaj faktycznie widać Rinata Achmetowa, który przekazał 72 miliony dolarów na te potrzeby. Pozostałe kwoty są niższe, no niemniej jednak wciąż widać, że oni także starają się coś robić. Czasem w komentarzach się ludzie o to pytają, co oni takiego robią. Jeszcze z ciekawych informacji: 9 maja powinna się w teorii odbyć w Sewastopolu parada okrętów, parada morska. Została odwołana. Ciekawa historia. Jeśli chodzi jeszcze o 9 maja, to. Kazachstan zmienia nazwę swojego marszu, który wcześniej nazywał się Nieśmiertelny Pułk, tak samo jak w Rosji. To jest ten marsz, w którym rosyjscy obywatele idą przez miasto z portretami poległych w czasie II wojny światowej. W Kazachstanie zmieniono ten, zmieniono ten nazwę tego marszu, co może być jakimś rodzajem odcinania się od Rosji. Jeszcze dodajmy w Armenii trwają masowe protesty przeciwko rządowi Paszyniana. To ma być związane z tym, że Paszynian chciał zamknąć temat Górskiego Karabachu, podpisać papiery, żeby ten, ta ostatnia wojna została w sposób taki, nazwijmy to, e, legalny zamknięta. I to się ludziom nie spodobało, tam faktycznie doszło do masowych protestów i do nawet powstania miasteczka namiotowego, także dzieją się ciekawe rzeczy także wokół Rosji. I myślę, że to jest koniec jeszcze tylko takie małe ogłoszenie. Grzecznościowe napisał do mnie jeden z widzów o tym, żeby, że potrzebna jest pomoc dla ośrodka rehabilitacyjnego jeży. Tak, jeży takich zwierzątek, a jako że jestem wyjątkowo czuły na krzywdę zwierząt, to ciężko mi było odmówić, więc jeśli ktoś miałby wolną złotówkę, to można rzucić na ośrodek jeż, jeży dla jeży, budują szpital dla jeży. Można więcej poczytać, między innymi tutaj na tej stronie. Wrzucę linka do opisu. Dziękuję pięknie za uwagę i widzimy się w najbliższym czasie. あっ <laughs>